Udostępniaj pliki. Przygotowałeś dla swojej klasy materiały przeznaczone do pracy w domu. Dokumenty tekstowe, rysunki, prezentacje. Jak je przekazać uczniom? Od razu zapomnij o drukowaniu. Twojej szkoły na to nie stać. Może w takim razie e-mail z załącznikami? A co, jeżeli postanowisz coś zmienić albo dodać? Wyślesz kolejny e-mail? A przed każdą, następną lekcją kolejne listy i kolejne załączniki? Jest na to prosty sposób. Wśród podstawowych usług Google znajdziesz dysk. To wirtualny dysk dostępny w chmurze. Utwórz na nim folder przeznaczony dla swojej klasy i pobierz link do udostępniania. Następnie, wykorzystując e-mail, wyślij link swoim uczniom. W ten sposób uczniowie i wszyscy znający ten link uzyskają dostęp do całego folderu, niezależnie od tego, co potem wewnątrz tego folderu umieścisz. Przećwiczmy to. Na dysku Google mamy już folder szkoły, a w nim utworzony folder klasy. Udostępniamy go, pobierając link, który wyślemy uczniom na przykład mailem. W głównym folderze swojej klasy utwórz kolejny folder z nazwą sugerującą jego przeznaczenie, na przykład na lekcję w określonym dniu. Załaduj do tego folderu swoje materiały. Uczniowie przy pomocy Twojego linku będą mogli z nich korzystać w dowolnym czasie i miejscu. Gdy przed następną lekcją zechcesz udostępnić nowe materiały, umieścisz je w kolejnym folderze, utworzonym w tym samym głównym folderze klasy. Tym razem nie będziesz już musiał wysyłać linku. Wystarczy, że poinformujesz klasę o pojawieniu się nowych materiałów. To naprawdę wygodne.